Rozmowa niezależna, Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Czabański, pisarz, publicysta, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych. Prezes, mogę tak mówić, tak? Taka krzywa boiskowa moja, dzień dobry. Dwa tygodnie, ten czas leci, dwa tygodnie temu się zakończył finał trzeciej edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okno. Może przypomnijmy, co to jest za festiwal. No to jest festiwal, który po raz trzeci, jak powiedziałeś, się odbył w Pszczynie tym razem. Piękne miejsce. Przepiękne miasteczko na Śląsku, na zielonym już Śląsku, tak na granicy między Podbeskidziem a Śląskiem. Jest to cudowne, cudowne miasteczko, to się zgadza. Ma piękny też zachowany taki zamko-pałac. Nie, ten pałac w ogóle rewelacja. Przepraszam najmocniej, że ja panu przerywam, ale ja pokazałem obcokrajowcom ten pałac, to oni normalnie nie wierzyli, że coś takiego może być. Bardzo wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie do Pszczyny. To warto zobaczyć, warto to obejrzeć. Tam jest, nie wiem, 17 tysięcy razy więcej wszystkiego w tym pałacu niż w całym Wawelu. No. Znaczy, i przede wszystkim są to rzeczy autentyczne. Tak. Czasem, jeżeli nawet nie pochodzą z wyposażenia, przepraszam bardzo, tego pałacu, tak się może tak. Tam ta, rzeczywiście jest trochę przesyt i to nie wszystko jest tak, że to tam tak było odrestaurowane. Ale to wtedy ściągano meble czy inne wyposażenie z epoki, z innych miejsc i wyposażano teraz ten pałac, który jest muzeum. Ale robi ogromne wrażenie. Tak. Ogromne, bo i park, no i... Tam jakiś skansen też pamiętam, żubry, jest obok. Tak? Żubry, tam były ściągnięte żubry swojego i czasu. I w tych pięknych okolicznościach przyrody finał trzeciej edycji Festiwalu Okno. I te żubry są do tej pory i są symbolem Pszczyny, żeby zakończyć wątek pszczyński. I tam się odbył trzeci festiwal. Dwa pierwsze odbyły się w Ełku, w równie pięknym zresztą mieście położonym nad wspaniałymi jeziorami. No tak, rozrzut tak jest. Duży planujemy, że będziemy w ogóle po kraju się trochę poruszać z tym festiwalem. Festiwal z założenia przyjmuje filmy i amatorów, i zawodowców. Filmy o tematach, które albo są na marginesie głównego nurtu dokumentów w Polsce, albo są niechętnie widziane, albo o tematach, które dopiero się przebijają do świadomości publicznej. Dam przykład z ostatniego festiwalu, że jednym z filmów zgłoszonych do konkursu był film o wydarzeniach z 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym, o wydarzeniach, o których nawet ludzie zainteresowani historią Polski współczesnej, prawdę mówiąc, nie mieli pojęcia. O tym Grand Prix skrzyżowanie Tomasza Saja? Tak jest. Tak jest. Skrzyżowanie Tomasza Saja, film, który zdobył właśnie Grand Prix. Tak. No, odebrałeś mi przyjemność oznajmienia tego. To się wytnie przecież. No, nie, to nie wycinajmy. Ten festiwal polega też na tym, że są filmy niewycinane tam. Nie, pokazywane. To widzowie wiedzą, że żartujemy obaj. Skrzyżowanie Tomasz Saj, Grand Prix w tym roku. Tak jest. To są w wydarzeniach w Kraśniku Fabrycznym. 59 rok, chodziło o krzyż. Ale to nie tylko o to chodzi, że chodziło o krzyż i że ludzie upomnieli się o krzyż, tylko Kraśnik Fabryczny został wymyślony przez komunistów, przez władzę ludową, jako taka mini nowa huta, to leży na Lubelszczyźnie, tak? Zbudowane osiedle, miasteczko robotnicze od podstaw, na nowo, według nowych tam wymyślonych przez komunę standardów. A ten bez kościoła, zieleni, tak. Bez kościoła, bo gdzie kościół w takim miasteczku? A tu te rodziny robotnicze przyjęły, ściągnęły krzyż, który księża ustawili gdzieś na skraju miasteczka, takiej jakby no, na marginesie, w pewnym schowaniu, w pewnej izolacji, bo nie chcieli konfrontacji z władzą. Tak? Tam się odbywały msze polowe. Ale władza nie doceniła tego umiarkowania drugiej strony, tylko powiedziała, jaki krzyż? Nie ma mowy, odbyła się jedna msza jakaś, a w porządku, okej, bo dzieci chciały pójść do komunii, odbyła się msza komunijna i tak dalej. Komunia? Krzyż? Nie ma mowy.
i nocą postanowili ten krzyż usunąć. No i się zaczęło, ponieważ rodziny robotnicze, proste kobiety, mężczyźni pracowali na nocnej zmianie czy popołudniowej, kobiety się upomniały, a później dołączyli do nich mężczyźni, ich mężowie, bracia, synowie i poszli pod komisariat milicji. Zaczęły się bardzo groźne wydarzenia z punktu widzenia władzy, tak? Bardzo groźne, bo lud objawił władzy ludowej swoją wolę. 59 rok. To jest bardzo ważne. To inna komuna wtedy była. To jest inna komuna, która jeszcze świeżo miała w pamięci rozprawy w stylu stalinowskim z ludźmi, w związku z tym się nie patyczkowała. No tam doszło do, nie tylko do pacyfikacji ze strony tych oddziałów specjalnych milicji, ale również później do represji, do wielkiej fali represji tam. Przez parę miesięcy na podstawie różnych donosów, zdjęć, rozpoznań i tak dalej, aresztowano co i róż jakichś ludzi, których oskarżano o to, że rzucali kamieniami w komisariat, brali udział w zamieszkach. Tam zostało skazanych bardzo wiele osób na dotkliwe kary więzienia paroletnie, kobiety, których jedyną przewiną było to, że poszły pod ten komisariat powiedzieć, że chcą, żeby ten krzyż był. Tak? No to zostały skazane na parę lat więzienia. Poniszczono kariery dzieci tych rodzin robotniczych, uniemożliwiono im studiowanie i tak dalej, i tak dalej. Przetrącono ileś rodzin, bo ojcowie poszli do więzienia. Wiesz, tak jak opowiadasz tę fabułę, to nie słyszane. Czy jest zupełnie w ogóle szansa na to, żeby w obecnej rzeczywistości taki film jakaś telewizja pokazała w otwartym kanale? Mam nadzieję, że jest. Ten film jest oparty po pierwsze na pewnych archiwaliach, zdjęciach, opisach zachowanych w aktach IPN-owskich i innych z tamtych wydarzeń. I są ludzie, którzy opowiadają. I są ludzie, którzy brali w tym udział, którzy zostali skazani, niektórzy z nich, którzy byli obserwatorami. Jeden na przykład ze skazanych po prostu przechodził, wracał z fabryki do domu, tak? Z nocnej zmiany. I co, wystarczyło, że był świadkiem, tak? Nie, wystarczyło, że go w pobliżu tego złapała milicja, tak? To wystarczyło, tak. Nie było żadnych jakby tłumaczeń, donosy różnych konfidentów, ormowców i tak dalej. To, jak to zwykle w tego typu historiach, te donosy miały różne źródło. Raz, że ktoś po prostu donosił, bo no był donosicielem, a czasem on nie tylko donosił władzy ludowej coś, co tą władzę interesowało, ale również rozgrywał swoje prywatne interesiki. Nie podobał mu się sąsiad, to doniósł na niego, że ten właśnie był pod komisariatem i tam miał groźną minę, czy rzucił kamieniem. Więc to jak zawsze tego typu rzeczy i to wystarczyło. Sąd był parodią sądu, przewód sądowy. Ale co jest bardzo ciekawe, pytasz, czy to można by teraz puścić? Na pewno no, jakąś telewizję by się z tak zwanego głównego nurtu do tego, może nawet i publiczną do tego namówiło. Optymista. Ale okej, zobaczymy. Ja bardzo dobrze życzę temu twórcy tego filmu, panu Tomaszowi, tak, Sajowi, bo film jest zgrabnie zrobiony i, no i mówię, sięga do rzeczy nieznanych, ratuje też świadków, którzy powoli odchodzą, no bo to jest 59 rok, to łatwo policzyć, ile to lat temu, tak? Ludzie są coraz starsi. Więc dobrze, że on nagrał, no, ich, nagrał to świadectwo. Tak. Ale to, co jest ciekawe jeszcze dodatkowo i co zresztą się przewinęło w innym z wyróżnionych na festiwalu filmów, mianowicie, że gdyby teraz to puścić w telewizji, to by się okazało, że z jednej strony to mówi o jakichś wydarzeniach z przeszłości, tragicznych,
mniej lub bardziej, bo ten drugi film to mówi o zabójstwie, o zabiciu, zamordowaniu przez zomowców młodego chłopca w 82 roku. Tak, to on mówi, ale mówię, ten wątek to jest taki, że jest przeszłość tragiczna, tak? Władza ludowa, która pokazuje swoje prawdziwe oblicze, tak? Oblicze zabójców, morderców, ciemieńców i tak dalej. I gdyby to puścić teraz, to co by się stało? To nie, to by po pierwsze było to oblicze, być może komuś by to przeszkadzało, prawda? No bo jak fetujemy pogrzeb dyktatora, państwo obecne to fetuje i jakoś czci, no to można podejrzewać, że taki obraz w przeszłości wielu osobom nie pasuje również w tym dzisiejszym państwie. Ale jest druga rzecz, moim zdaniem jeszcze ciekawsza, chociaż jedna z drugą jest powiązana. To fetowanie z tym, co za chwilę powiem. Mianowicie taka, że w obu wypadkach system sprawiedliwości nie dba o ofiary, nie jakby ich, nie chce im zadośćuczynić, tylko chroni katów. To jest nieprawdopodobne. To jest coś niesłychanego. Ani w tamtych sprawach pokraśnickich, że tak powiem, ani w tych z 82 roku obecny system sprawiedliwości tak zwane. Znaczy, no, to jest, momencie, przepraszam, to jest tak zwana trzecia RP. Trzecia RP polega na tym, że no tak, ale nie można dopuścić do głosu Jacku, można ofiary. Można przyjąć, ja się generalnie zgadzam z tym, co teraz mówisz, w tym sensie, że można przyjąć postawę, że nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Tak. Tym niemniej dla naszego zdrowia psychicznego choćby powinniśmy się dziwić. Wiesz, przepraszam cię najmocniej, muszę przemyśleć to, co powiedziałeś do mnie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dobrze, pomyślę o tym, dlaczego mnie to nie dziwi. Ten film, o którym zacząłeś mówić, historia chłopaka zamordowanego przez ZOMO w 82 roku, dostał, co on dostał? On dostał wyróżnienie Laur SDP, wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nie chcę pomylić, przepraszam, filmu, więc tytułu filmu, tak. Więc sięgnę do werdyktu jury, ponieważ to jest film pod opieką operacyjną. Tak. Nie chciałem przekręcić tytułu. Pod opieką operacyjną w reżyserii pani Anny Piasek-Bosackiej. I jest to opowieść o młodym chłopcu, Piotrze Majchrzaku, który w maju 82 roku został zamordowany przez ZOMO. Ta rodzina, która usiłowała wtedy wyjaśnić, co się stało, tak? Próbowała znaleźć świadków tego wydarzenia, próbowała jakieś, żeby prokuratura ówczesna wszczęła jakieś tam postępowanie, żeby je kontynuowała i tak dalej. Ta rodzina była straszona, szantażowana. No, to są rzeczy niebywałe. Tam przychodzili funkcjonariusze i mówili, bo on miał brata, zamordowany. I mówili matce, a ma pani drugiego syna, prawda? To może go pani nie mieć. No, po prostu coś nieprawdopodobnego. No, to mordercy przychodzili w mundurach, tak? W mundurach czy po cywilnemu, czy funkcjonariusze, czy po prostu mordercy. Ta rodzina wreszcie uciekła z Polski, znaczy wyemigrowała w konsekwencji do Niemiec. I nie ma się co temu dziwić, ale po latach usiłuje dojść prawdy, tak? I wiadomo, prawdopodobnie ktoś, kto zabił tego chłopca, być może już w ogóle nie żyje, a może żyje, no to w sumie 32 lata temu się stało, więc nie aż tak bardzo dawno. Ale im z jednej strony chodzi o pewną sprawiedliwość, tak, wskazanie palcem, o wyjaśnienie, z drugiej strony dopominają się też i słusznie o zadośćuczynienie, między innymi materialne, finansowe. I tutaj napotykają na mur odrzucenia i niechęci obecnego państwa. I to pokazuje, jakie to jest państwo.
To znaczy w niektórych przejawach ono jest równie straszne jak ówczesny PRL. I to jest wniosek dla nas, dla ludzi z pokoleń, które walczyły z komuną i które doprowadziły w efekcie do tego, że komuna upadła w 1989 roku. No to jest wniosek, konstatacja przerażająca. Czy upadła w 1989? No właśnie, to jest ten wniosek. No właśnie, zaczynamy tutaj to już zupełnie inną rozmowę, nie o festiwalu i nie o filmach, ale rozmowę tragiczno-straszną. I jest trzeci film jeszcze wyróżniony. Jest też trzeci film wyróżniony o żołnierzu podziemia. Drogi do wolności. Drogi do wolności. Przepraszam, że tak podpowiadam tytuł, ale znowu pan prezes będzie szukał. Nie, ja rozumiem, że to... Droga do wolności. Z rzeczywistości Droga do wolności, tak. Edwarda Taraszkiewicza. To nie jest na podstawie wspomnień pełen, Bolka z Gdańska, nie, bo tam też był taki tytuł Droga do wolności. Nie, ale właśnie chciałem, panie dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę, że pana podpowiedź jest myląca. Otóż tak. Pełen tytuł filmu brzmi Droga do wolności Edwarda Taraszkiewicza. Ja dlatego spojrzałem znowu na ściągawkę, zajrzałem do ściągawki, bo bałem się, że przekręcę nazwisko pana Edwarda Taraszkiewicza. A w reżyserii jest Marty Sosidko, ten film. Bo to jest historia żołnierza o pseudonimie Żelazny, który jest jednym z żołnierzy wyklętych na Lubelszczyźnie, tak, w okolicach Włodawy. Skądinąd na pięknych takich krajobrazowo terenach, takich krajobrazowo podobnych do starych Kresów, więc budzących wielki sentyment u każdego Polaka. I jest to film, który pokazuje no, z jednej strony niesłychaną odwagę, trwanie przy wartościach, przy honorze, no, a z drugiej strony beznadzieję tej walki, prawda? Tą beznadziejną sytuację, trochę jak w tragedii greckiej. Musi się dopełnić ta tragedia i wszyscy z góry wiedzą, że ona się musi dopełnić, ale nikt nie schodzi ze swojej drogi i ci żołnierze wyklęci też, bo oni do końca walczą. Swoją drogą ci oprawcy tych żołnierzy też są bezkarni. Nie, to jest cały czas rozmowa o tym samym, że ta trzecia RP chroni oprawców, chroni katów, a nie upomina się o ofiary. Tak. Którzy donieśli, gdzie się ukrywa ten lub tamten, którzy na miejscu pracowali w tym aparacie represji i tak dalej. Zero konsekwencji. Jakie wrażenie, jakie różnice w porównaniu z tym, co było wcześniej? Nie ma różnic. Jest to samo, to znaczy jest duża chęć robienia i udana chęć, to się udaje, robienia filmów, które nie są koniunkturalne, które nie zawiera się jakiś tam ze względów, nie wiem, poprawności politycznej albo ze względu na jakiś układ towarzyski albo na jakieś siatki interesów, nie zawiera się kompromisów w tych filmach. One mogą budzić w niektóre z nich w pewnych częściach uwagi warsztatowe. Każdy z właściwie z tych filmów. Przepraszam, poza czy jest tym poznańskim, współczesna w ogóle? Poza tym, bo cały czas rozmawiamy o tym, że dokument, ale bazujący na historii. Był jeszcze jeden film z czasów jakby minionych, dalekich, który zwrócił uwagę żywie na tym w tej części konkursowej. Ten film dotyczył oddziałów partyzanckich, które wspomagały więźniów Oświęcimia. Ale drugi film był bardziej współczesny, czy najbardziej współczesny, chociaż mówię, no te wątki o współczesnym wymiarze sprawiedliwości w tych obu filmach, o tym o wydarzeniach w Kraśniku i tym o zamordowaniu przez ZOMO
chłopca w Poznaniu w 1982 roku, no to w tych wątkach to one są jak najbardziej współczesne. Zresztą są na przykład w tym filmie poznańskim, one są te fragmenty rozpraw współcześnie dziejących się w tych sądach są pokazane. To jest film z wczoraj, tak? Więc to jest. Ale oprócz tego jest na przykład, zwrócił uwagę, że film rosyjski pani... No proszę, rosyjski, tak? Tak, znaczy w reżyserii pani Jakszyny, Tamary Jakszyny, która jest Rosjanką, robi filmy w Polsce, ale kieruje je jakby w tamtą stronę, na tamten rynek i rosyjski. Pani Tamara zrobiła o rosyjskim odbiorze posługi Jana Pawła II, więc ciekawe spojrzenie inne i myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia rosyjskiego, ludzi, którzy chcą być przyzwoici i normalni, tak, w Rosji, a przecież takich tam nie brakuje, bo musimy odróżnić reżim Putina od Rosjan. Także myślę, że to są ważne filmy. I ważne jest też to, że wielu osobom chce się robić takie filmy, mimo że na końcu drogi nie mogą się spodziewać pieniędzy dużych, uznania i tak dalej. Przecież te nagrody na przykład tu na tym festiwalu to są natury honorowej. Cały zresztą festiwal od początku jest robiony społecznie. To jest zasługa ludzi, czy z Pszczyny tutaj w tym wypadku, czy poprzednio z Ełku. Przekonałeś mnie, komu należą się największe podziękowania? Właśnie im, tym wszystkim ludziom, którzy umożliwiają, żeby ten festiwal mógł przyjechać. Może tobie nie wypada tego powiedzieć, ale to jest też pewnego rodzaju akt odwagi ze strony tych, którzy decydują się na zorganizowanie takiego finału. Zdecydowanie, dlatego że to są filmy i środowiska, które robią te filmy. To są filmy i środowiska, na które władza patrzy, obecna władza patrzy niechętnie, tak. Ja to nazwę delikatnie, tak. Niechętnie, a ponieważ władze samorządowe w Polsce jeszcze są głównie w rękach tej właśnie władzy niechętnej działaniom niezależnym, no to rzeczywiście jest to również akt odwagi ze strony tych ludzi, którzy ten festiwal tam na miejscu, podkreślę, organizują, bo z naszej strony to nie jest żaden przejaw odwagi. My robimy to, co do nas należy. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękuję przede wszystkim w imieniu tych, którzy... Ale jeszcze ważny dodatek. Właśnie, ponieważ my nie chcemy, żeby i tak od początku to było założone, żeby te filmy ograniczały się do festiwalu, do tego, że są pokazane na festiwalu, później gdzieś omówione i tak dalej. Mają te festiwale zresztą dwie części, konkursową i przeglądową. W tej przeglądowej są filmy już częściowo znane, ale odbywają się o nich też dyskusje, choćby o prezydencie Lechu Kaczyńskim był, o transformacji, znany film paroczęściowy, historyczno-współczesny de facto, prawda? Takie filmy są w części przeglądowej, ale one wszystkie później, a na pewno te wszystkie nagrodzone i wyróżnione, trafiają do objazdowego kina niezależnego. I ja zapraszam na stronę kongresową, internetową Kongresu Mediów Niezależnych. Tam są wszystkie odpowiednie namiary. I te filmy na zaproszenie państwa mogą jeździć po Polsce i być pokazywane w różnych miejscach. W ramach tego objazdowego kina niezależnego. Do tego zmierzałem, że na końcu chciałem ci zadać pytanie, no dobra, gdzie można zobaczyć te filmy właśnie? Wystarczy nas z tymi filmami zaprosić. Polecamy państwu Skrzyżowanie Tomasza Saja, Grand Prix w tym roku. Droga do wolności Edwarda Taraszkiewicza w reżyserii pani Marty Sosidko oraz pod operacyjną opieką. Opieką podoperacyjną. Cały czas chcę powiedzieć pod operacyjnym nadzorem. Trzeba będzie zmienić. Pod operacyjną opieką pani Anny Piasek-Bosackiej. Może doczekamy takich czasów, że te filmy będą pokazywane, bo tak powinny być pokazywane właśnie
publicznej telewizji, bo tam jest ich miejsce. Bo to jest... Nie tracę nadziei, że takie czasy nastąpią. Pięknie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szabański był dzisiaj naszym gościem. Polecałem Państwu te wszystkie filmy. Dziękuję bardzo.